Nasza jednostka liczy obecnie około 30 czynnych członków. Oprócz tego mamy też starszyznę, seniorów, czyli osoby, które są już w takim wieku, że nie mogą uczestniczyć w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Mamy 18-latków do 60-latków. Nasza jednostka jest, więc można powiedzieć, wielopokoleniowa. Wykonujemy wiele różnych czynności. Przede wszystkim skupiamy się na bezpośrednim niesieniu pomocy mieszkańcom naszej gminy, ale nie tylko, kiedy jest to konieczne. Kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy ludzie znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, jeżeli chodzi o ich życie i zdrowie, tudzież o mienie. Gasimy pożary, jeździmy do zalanych piwnic, uwalniamy ofiary wypadków samochodowych, robimy przejazd, kiedy to drzewa padają na drogę, aczkolwiek zdarzają się niecodzienne sytuacje, kiedy pomagamy też zwierzętom. Przede wszystkim jest to powołanie strażaka ochotnika. Ciężko jest stwierdzić tak naprawdę, jaka jest praca, jakie jest powołanie strażaka, bo wszystko zależy od tego, do czego jedziemy. Oczywiście każdą akcję rozpatrujemy indywidualnie i do każdej podchodzimy z należytym szacunkiem. Zawsze kładziemy nacisk na to, żebyśmy byli odpowiednio przygotowani, przede wszystkim jeżeli chodzi o umundurowanie, o zabezpieczenie własnego ciała, bo kierujemy się również zasadą, że ratownik nigdy nie powinien być ratowany. Najpiękniejsze i najgorsze zarazem w pracy, w powołaniu strażaka ochotnika w Nowym Dworze jest to, że kiedy słyszymy to wycie syreny, to na 90% jedziemy do swoich ludzi, bo teren, na którym działamy, to jest teren głównie naszej gminy. Więc tak naprawdę, kiedy docieramy do jednostki, dowiadujemy się, co się pali, i słyszymy konkretny adres i utożsamiamy go z danym człowiekiem wtedy, proszę mi uwierzyć, naprawdę miotają straszne emocje, ale po chwili, po tych 2-3 sekundach następuje taki strzał adrenaliny i człowiek przestaje myśleć w takich kategoriach emocjonalnych, tylko skupia się na tym, żeby pomoc, którą niesiemy, była jak najefektywniejsza, żebyśmy dotarli jak najszybciej mogli pomóc tym ludziom, bo oni nas potrzebują.